Z tej strony Łukasz Gąbiowski, redakcja Komputer Świat. Udało nam się dotrzeć w końcu na stanowisko Philipsa, jedno z prawdopodobnie najbardziej imponująco wyglądających miejsc na całych targach. Wszystko za sprawą tych telewizorów, które widać ze mną, oraz technologii Ambilights, którą Philips próbował nas zaskoczyć już kilka lat temu, ale którą stosunkowo w prędkim tempie rozwija w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Jeden z efektów tej pracy to nowo wyemitowana seria 8900, którą mogliśmy zobaczyć z tyłu. Te telewizory zaliczane do tej serii wyróżniają się przede wszystkim tym, iż z ich tylnej części obudowy wystaje aż 9 mikroprojektorów, które niejako wyświetlają, przedłużają obraz, który widzimy na naszym ekranie. Efekt wizualny naprawdę niesamowity. Patrząc na telewizor, mamy wrażenie, że obraz jest o przynajmniej kilkanaście cali większy. Telewizor z nowo wyemitowanej serii 8900 może pochwalić się, oprócz tego, że wygląda naprawdę fantastycznie i posiada te 9 mikroprojektorów, także systemem Android TV, który ma w sobie preinstalowane takie aplikacje jak VOD, Onet, Filmbox Live czy też Tuba FM. Pierwszy raz telewizor pokazano już kilkanaście miesięcy temu. Była to jednak wersja typowo prototypowa, konceptowa. Teraz telewizor trafił do dystrybucji i trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę fantastycznie.